Bungie! Siemanko widzowie, witam was oczywiście na kanale Bungie i dziś powracamy do Krakowa, powracamy do zwierzątek i siemano. Powracamy do wam dobrze znanego i lubianego Kamila Intravel. Dziś jesteśmy w Krakowie i też troszeczkę nie tylko wracamy do zwierzątek, ale cofamy się w czasie, jeżeli chodzi o YouTube. Nie wiem, do czego zmierzasz. Do What is do tego, co będziemy robić. Myślałem, że o mnie chodzi, że już taki dinozaur. Nie. Akurat drodzy będę widzowie, jeść. Ale zanim przejdziemy do odcinka, mamy dla was kilka informacji. Jedna informacja jest dobra, a jedna jest zła. Ja przekażę tą złą informację, widzowie, dla was. Mianowicie, przez najbliższy miesiąc nie będą się pojawiały odcinki Bungie na kanale Bungie, ponieważ Bungie jedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie będziemy kręcić naprawdę grube materiały. Wstępnie, na ten moment, jeżeli mamy policzone, to mamy około... A w sumie wam nie będę mówił ilu, ale będą naprawdę bardzo fajne filmy. Warto jest czekać. W 100% wam gwarantuję, że warto jest czekać, bo będzie dużo nowości, coś czego jeszcze nie było. Może będą jacyś ciekawi goście, ale tego nie będę zdradzał. A ja chcę wam powiedzieć, że już 2 marca rusza druga edycja Anarchia X Bungie, czyli nasz serwer Minecraft w trybie Rust. Sporo nowości, wiele ciekawych eventów, musicie tam być. I pamiętajcie, używajcie kodu Bungie w sklepie. Anarchia GG, X Bungie, druga edycja, 2 marca. No i przypominam wam również, sprawdzajcie TikTok Anarchia X Bungie. Link w opisie. Powracamy, widzowie, jesteśmy w Krakowie. Z Kamilem. Kamil oczywiście znany jest z tego, że zajmuje się zwierzątkami różnymi, przedziwnymi. Już u niego raz gościliśmy i jesteśmy u niego ponownie. No, a dziś oczywiście ja jestem średnio zadowolony, bo ostatnio przeżywałem tu traumę życia z tą mrówką. No i generalnie samo to miejsce mnie bardzo stresuje, ale damy radę. Dzisiaj odcinek z What Inside the Box, czyli co zajmuje się w pudełku, ale edycja, myślę, ekstremalna. Ja myślę właśnie, że stres będzie równie porównywalny do tego, co w ostatnim odcinku, bo tutaj nie wiecie, co jest w środku, każdy najmniejszy przedmiot, nawet jak się okaże, że to jest coś łagodnego, to może ja, słuchaj, my byliśmy ostatnio dla fejmu też robili Mackowy coś takiego dzień, i miałem żółtko i byłem przerażony, on miał pieluchę z nutellą i wyciągał ręce jak szalony, także ja myślę, że będzie bardzo ciekawie. To ja przygotowałem dla was parę naprawdę ciekawych gatunków, które są agresorami, nie ukrywam, także będą emocje. Ja mam do was tylko jedną prośbę, że są to żywe stworzenia, żeby swoimi reakcjami nie zrobić krzywdy, czyli nie uderzamy w stół, nie na boki. Umówmy się tak, że jak po prostu będzie jakieś takie zwierzę, malutkie, które na przykład nie może, wiesz, żeby nie ten, to powiesz panowie, ja mało gwałtownych kroków, w sensie, żeby tak nie strzelić, żeby nie ten, ale powracając do tego odcinka, który widzowie mogliście zobaczyć u Kamila na kanale, który nagrywaliśmy do ciebie, to tam wszystko było martwe, a tu jest wszystko... I było tak smaczne! I było smaczne! To znaczy w momencie podania na talerz już było martwe. Tak, ale tutaj mamy dzisiaj do czynienia z czymś innym. Ale czego możemy się spodziewać? No mam właśnie pytanie, czy wy czegoś się obawiacie, czy czegoś uniknąć chcecie tutaj? Ja nienawidzę, nie mów czy to będzie, ale nienawidzę, boję się. Tu miałem ciarki na plecach, jak myślałem o pająkach. Jezu. Widzieliście, jak ostatnio skorpiona próbowałem wziąć na rękę? Tak. Paraliż, weź to ze mnie. No więc skorpion, ale jakiś pająk większy pająk dla mnie to jest... Ja też nienawidzę pająki. Tak, pająki, skorpiony dla ciebie też dramat? Czy... My kiedyś nagrywaliśmy taki odcinek, to jest taki memiczny odcinek już u nas, jak zostaliśmy chirurgami i byliśmy kiedyś u takich gości, którzy mieli pająki, węże. No to ja węża jakieś tam, nie wiem, tam 1,5 metra na szyję, pająka, co to była jakaś tam... Tarantula jakaś. Chyba jakaś, no taka wiesz. Tarantula nie, ale... No! Duży pająk, tarantula, nie? Duży pająk, ptasznik. O, ptasznik na rękę. Kurczę, nie wiem czego bym się bał. Węża, kurczę, nie, no kurwa, tygrysa tu nie wsadzisz. No właśnie dlatego miałem powiedzieć, że pudełko jest małe, także dużych zwierząt nie ma się co spodziewać. Raczej małe albo mniejsze zwierzęta to będą. Małych zwierząt. Skąd bym miał tygrysa? Nie ma za dużo do wyboru. Są zwierzątka, które na pewno są agresywne, ale to was uprzedzę. No to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo jak ty mówisz, że my nie możemy... To czy one nam mogą coś? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie w drugą stronę. Ale nie, że nas zacznie surowice będziesz nam musiał podawać i zawiązywać rękę szmatą, żeby... Ale ona boi się oszuka! Podasz odsysaczkę do jadu, bo zapomnieli ją zabrać. Kurwa, ale jaka odsysaczka do jadu? Tu są fajne zwierzęta pokazane, nie? No, jakie? Słuchajcie, no to jest kanał Bungie, no tutaj nie może być lekko. Nie mogę tutaj wsadzić kotka i głaskajcie. I też jest różnica w porównaniu do naszego ostatniego odcinka, gdzie tutaj gościliśmy u Kamila, że dziś nie ma medyków.
Ja tylko Kamili gubisz. Ja Kamilowi średnio ufam ogólnie. Patryk, ja przysięgam na Boga, jakby nie działała odsysaczka, to ja biorę. Dobrze, jeżeli coś cię ugryzie, to Ginol będzie ci ssał. Jest. Ja jestem gotowy, widzowie, na starcie oczywiście przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, łapki w górę, również zaglądajcie oczywiście do Kamila, jeżeli chcecie się bardziej, że Kamil tak powiem, profesjonalnie dowiedzieć na temat zwierząt. A na początek coś specjalnego. Ten, to zaczyna. Ja. Tak? Tak. Proszę bardzo. To ja będę tutaj towarzyszył z boku. Dawid, ty zawsze zaczynasz, więc ja stwierdziłem, że już jadąc tutaj, chciałem przeżyć to sam na swojej skórze. Powiem tak, ja najbardziej się boję tego, pół biedy to dotknąć. Jak mi jakiś pająk zacznie łazić po ręce, to będzie... O, szybko tak podkurzuję. Nie gadaj tak, widzowie, Gumiś idzie z Kamilem po pierwsze zwierzątko dla Patryka i powie wam, co to za zwierzątko, co może zrobić. Widziałam Willy Extreme. Przywiozłem troszkę zwierząt. A są też rekwizyty. Są też rekwizyty. Porozmawiamy sobie tutaj troszeczkę. Nie. Ja czuję, że on ci na pierwszy dopiero taką bombę. Nie, to, to żebym nie wstał, żebym był bombą. Będziesz miał taką bombę. Dobra, ale chłopie, pamiętasz, co miałeś z pieluchą? No. Pelą? Jak zrobisz coś śmiesznego, to zaobserwuję. Tylko... Myszka, tak? Tak, jest to po prostu mysz japońska, samiec, właśnie ona jest słodka, ale w momencie, kiedy taka myszka przejdzie obok ciebie, dotknie cię, jeszcze cię zahaczy, poczuje, że to jest ciepłe, to na pewno jego, wiesz, reakcja będzie ciekawa. Dobra, proszę cię, ej, dobra. Mogę otworzyć oczy? Tak. Poczekaj, pamiętaj, że... Nie dam rady. Pamiętaj, że... Żebyś nie dociskał. Żebyś nie dociskał i ja będę kontrolował, żeby zwierzę nie wyszło ze środka. Małe stworzenie to jest. Małe stworzenie? Mówię, co to jest. Nie może ci powiedzieć. Znaczy ja dam mu taką maleńką podpowiedź, która nic mu nie powie. Dobra. To jest zwierzę pochodzenia japońskiego. Patryk, jakie zwierzę znasz z Japonii? Żadne. Ej, dobra. Ej, proszę cię. Ksawik, dzięki za piąty miesiąc. Kamil, proszę cię. Które kocham? Kamil, proszę cię, nie wcielaj. O Jezu. Dobra. Ale słodki pająk. Może składać ręce. Ale mocno gryzie? Delikatny bądź. Nie powinno mocno. Delikatny bądź, Patryk. Ale jedynie, czy jest agresywne? Czasem jest. Czemu ja to pierwszy robię? Możemy zapytać, czy zgad, czy pająk? To jest ssak, kurwa. Ssak? Tak. No tak. Ale powiedz mi, to, jak to mnie ugryzie... Przeżyjesz. To ugryzie i nie przyczepi się do mnie. Nie, raczej ugryzie i puści. Raczej. Nie wsadzaj. Wsadzaj. K***a, bo nam się kartki pamięci no, skończą. Gdzie on jest, żebym wiedział, gdzie... Po prawej, prawa ręka. Nie mam rady. Dasz radę. Ja pierdolę. Może mnie ugryzie od razu? Może, ale nie musi. Może mi zrobić, ale k***a mnie. Masz zgadnąć, co to jest? Nie ma. Dobra. Ej, nie dam rady. A dotknąłbym to, jakby dowiedział, co to jest? Dotknąłbyś. Tak? Jakiś młodziek mały. No, on dotknąłbyś. Takie maleczki się dzieje, jak piki, pi. Serio, Patryk. To się nie rzuci na mnie? K***a, nie rzuci się. Ale nie rzuci, a nie ubiegnie, a k***a, nie ubiegnie, a się nie zesram. Nie jesteście r***ani, tu ma być k***a pająk, debilek, to jest jakaś pewnie myszka, ja się boję. Dokładnie tam. Wy jesteście pierdolni, jak tu będzie k***a tara, jakiś pajęczek? No, jeszcze tak, dobrze, tak jak masz palce, tyle i na siebie. Daleko, masz daleko. Nie dotknęło cię, to jest koniec. To siedzi w miejscu. Ale człowieku, to jest tak... Teraz się uspokoiło, całkowicie siedzi w miejscu. Dobra, to idę po to. W rogu jest. Mogę lewą ręką? Którą chcesz? Dobra, idę tam. Jest w rogu. No, jakbyś do rogu siał, o tak jak o tu, tylko w dół. Jest w rogu. Tam kurde. Do końca ci powiem, kiedy będziesz blisko, do końca idziesz. I go pogłaskaj. Jeszcze tyle. Pogłaskaj. Jeszcze. No. Nie dam rady. Ja się boję, że źle zareaguję, coś zrobię temu, kurwa. Ja pierdolę. Znaczy, ja gwarantuję ci, że to ci krzywdy nie zrobi. Gwarantuję ci to. Ja bym powiedział, że... O, ta myszka się chyba zesrała. Gwarantuję ci. Zwierzętowo. Tak? Tak. O, o. Czułeś? Już poszedł, ty, kurwa. Już poszedł. Dotknęło cię? Dotknęło cię? Myślę, że to jest takie wielkie, mysz. Ej, takie malutkie to jest. To jest mysz? O, tak sobie wyobrazisz podpis? Jesteście u***ni chyba. Zaatakował mnie. Bandura twą dzisiejszą zmorą jest biała mysz japońska. Bądźcie pipitulek. To pipi bupa. Ale jaka zajebista. No chodź. Ja nie chcę. Serio? Tak. Fajne, no. Pipule. To jest ten, ratatuj chłopie. Tylko powiedział. K***a zesrał mi się na rękę. Dobra, wyjeżdżasz stąd. Kolego. Ale kur... ty gówna. Bądźcie kicwaniak. To była twoja zmora.
Ja pierdolę. Powiem tak, gdyby to było większe, to chyba byłbym spokojniejszy. Bo małe rzeczy mi się kojarzą z czymś, wypają. Zazwyczaj małe stworzenia muszą bardziej się bronić. To co, chodźcie ze mną, wybierzemy coś. Ja też mam iść? Może lepiej nie, lepiej żebyś ty taktyki w sumie nie znał. Dobra. What is inside the box? Hello guys. Hello guys, it's me Mr. Ginolta. Today we are gonna check some animals. Extremely toxic. Dobra, teraz musimy przegadać dwie opcje. Bo skoro teraz było coś żywego, to teraz może pójść na dwie możliwości. Albo dajemy teraz do środka turbo hardcore, który Ginolta pogryzie na maksa. Bo dajemy teraz coś całkowicie lightowego albo w ogóle sztucznego, nie zwierzę. Teraz poleci kaktus, czyli coś, co tak naprawdę gryje. Zabijcie pan do rozumie. K***a, ucieka. To jest szybki gracz? K***a! Oj, ja pierdolę! Kamil, zjebcie, kurwa! Specjalnie trzymałem w chłodzie, żeby trochę uspokoił się. Kurwa, w chłodzie to już mi dużo powiedziałeś. To na pewno cię urypie, od razu mówię. I to ma mniej więcej zęby takie jak igiełki. Będą mu kucia, nie zrobić to krzywdy. Dobra, ale jak mnie to mam go kurwa. Nie, jeżeli cię to ręce do góry, dobra? Fajnie, cześć, ja jestem Dawid, a ty jak się nazywasz, ty szmato? Gdzie ono jest? Mniej więcej tak na samym środku. O, to dzi***a! Dotknęła mnie! Od razu! Zaatakowała mnie? Od razu, no. Jeszcze raz. Niestety to jest włożone z dużej ziemi, bo to w ziemi żyje. Zazwyczaj tak, że... Skurwo! Walę mu bukę normalnie! O kurwa, się spociłem! Ale mi się zagotowało! Gdzie ona jest? Bo tak do środka mi się wygląda. No znowu na środek spierdziela mniej więcej. Ty szmato je. Bardziej tak do przodu, nie? Gdzie ona jest? No jest, no daj. No, tak z tyłu bardziej, nie? No. Kurwa! Z tyłu to mnie w***a! No właśnie tak się nie zmienił, ja leci za je. Na razie bandura prowadzi, bo zgadł, że mysz. Nie rób takich. Do przodu, troszkę do przodu i środek. Ej. Wstać to. Nie, żeby nie robił głowtony rogu, bo to. Dotknęło mnie? Nie, jest daleko. Na środek, do środka. Do środka by się aż chwycić za tę klatkę. No dawaj. O ty sko. O! Dotknęło! Łapką mnie dotknęło! Nie. Dotknęło mnie! Coś włosowego! Dotknęło mnie coś. Coś powiem tak, to nie ma włosów, to ma pancerz. Mam bliskę. Co? Taki mądry byłeś, k***a. Ale dotknął już, k***a. Ja od razu sadziłem rękę. Nie, rękę. No masz przy sobie, to przyrazę. Ale mi chłopie, mam uderzenie ciepła takie w głowę. Ej, zajebie. Teraz odejdź stąd, k***a. Mogłeś sobie zrobić to lewą ręką. Lewą będzie lepiej. No bo... Chcesz wiedzieć, co to jest? Kaktus, straszne, mówiłem ci. To nie ma znaczenia, co to jest. Ale przepraszam, taką narrację zbudowaliście. Straszne jest, ale tak. Gdyby on nic nie gadał, spodziewaliście się czegoś dziwnego, nie? No. Starego, no myszy gadał, że myślałem, że tam siedzi coś w rogu. Ale jak mi ta mysz przebiegła i mnie smyrła, to mi było niedobrze. Ty głupie, mysz japońska. Ale tak. A jest mysz polska. Oczywiście, że tak. Słuchaj, japońskie zwierzę, co ci się kojarzy, żeby był jakiś k***a? Człowiek. Shaolin przyjechał. Shaolin przyjechał, człowieku. No ale to jest takie dziwne, bo wiesz, tu dotykasz i jest od razu, wiesz. Ja powiem tak, teraz po prostu wsadzę tam w ręce, wyłączam strach. Żąga. Ja mam zobzety. Żaba olbrzymia. I to jest zwierzę, które jak wydaje olbrzymia. Ej! To jest ta żaba od Gucia! Ja mam zobzety. Żaba olbrzymia. I to jest... Ogdo i Bogdo! No! Zwierzę, które jak wydaje odgłos, to jest tak jakby młot pneumatyczny uderzał. Na sawannie do 80 km słychać. Jak rypnie, to się chłopaki posrają. To jest Akama, prawda? To zwana pieskiem terariowym. Bo jest to zwierzę, które uwielbia wejść sobie na przykład tutaj i siedzieć cały dzień. Smyka łagodne. Ale wygląda przerażająco, ma mnóstwo igieł na ciele. Chodzimy. Co po k***a jest? Mogę patrzeć? Nie patrz jeszcze, nie ma w pudełku. Zamknij oczy. Upierdolę na starcie? Tego ci nie gwarantuję. I zjadowite? Nie. Jeżeli zaciśniesz szczęki, co się bardzo rzadko zdarza, w zasadzie nie widziałem takiego przypadku, ale jeżeli by zacisło, no to palca odgryzie. Jesteś pierdolony. Ja miałem operację oczu. I byłem w 1% pacjentów. Ej, czy bandura przed chwilą nie mówił tak?
Nie, no teraz jak ten stand-up przychodzi, to ja po prostu wkładam ręce i od razu zgaduję, nie? Złamałem nogę, to lekarz mi powiedział. A ten kurwa swoją historię medyczną będzie opowiadał. Że takie coś jest termin 7 do 9 lat, bo tego się nie robi, bo to nie występuje. Więc ty myślisz, że jak ja wsadzę tu rękę, że to kurwa zacisk, jak upierd... palec, kurwa. Może, ma bardzo silne szczęki. Jest stworzony do tego, by zjadać inne stworzenia. Widzowie, z Kamilem się umówiliśmy po przerwie po pierwszych zwierzątkach. Kamil obiecał, że zawsze będzie mówił prawdę. Nawet w kaktusie powiedział, że... Tak samo kaktusie rośnie, znaczy... Powiedział, że jest w ziemi. Jest w ziemi. Ugryzie. Ale nie zdarzały już takie przypadki. Niedaleko. Bardzo blisko jesteś. Z 2 cm. Dobra, porozmawiam jeszcze o boku. Gdzie to ma mordę? Z tamtej strony. Z tamtej strony. Masz ruch? I się rzucić? Nie. Nie ma ch**a, żeby tu k***a w serczyczeku. Nie patrzę w ogóle rzeczy. Ja go poruszyłem, wiesz o co chodzi? Jestem spokojniejszy, jak coś nie jest zwinne. To ma mogę powiedzieć. Bo jak coś jest zwinne, to ci k***a rejeczasz. Jest bardzo zwinny. Żyje sobie pustynne, bardzo szybko biega. No to jest jaszczurka, nie? To wiem już. Doszedłem do tego, bo jest bardzo szorstka. Ale to nie zdradzę, gdzie żyje i ten, bo to... Ale k***a odgryzie palec. Jaszczurka? Palec odgryzie. No jest to jaszczurka. To jest k***a jaszczurka, to jest jakiś... Legwon. Nie. No tylko Legwona. Legwon to jaszczurka? Tak. Przecież to nie zniesie. To za k***a mąż, byś mi dał... Szurka, nie? No w pewien sposób możemy zaliczyć, nie? Nie zna więcej, ale fajnie jakbyś wziął na rękę. To zwierzę nazwane jest pieskiem terariowym. Aha. Bo jest tak łagodne. Leży zazwyczaj tutaj i się wygrzewa u ludzi. Poznaj Adamę brodatą. Ale piękna jesteś. Hopa! I patrz, jak się weźmiesz na ręce, patrz jak się rozdyma, widzisz? No. Spłaszcza się i robi się bardzo szeroka. No. Jest pokryta dużą ilością kolcy. Okay. Po co? Że gdyby została na przykład połknięta... No już, miłoszku. Jak gdyby została połknięta... Miłoszku. Gdyby została połknięta na przykład przez węża albo inne stworzenie, w tą stronę te kolce kolą, a w tą całkowicie nie, więc przy połykaniu po prostu nie da, no nie połkną jej, tak? Inne stworzenia. Widzowie, w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Widzowie, bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku, widzowie, byłoby to na tyle. Był z nami Bogdan. Miłosz. Miłosz. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki Patryk, dzięki Kamil. Tylko teraz ty. Żaba olbrzymia, żaba byk, żaba afrykańska. To jest mała wersja, ona rośnie taka stary. 25 cm. O kurwa! Prawdziwy Ogdo i Bogdo. Niestety podglądnąłem boksika. Kilka ciekawostek o tym zwierzątku. Tak, mogę powiedzieć parę takich. Agresor atakuje i zjada wszystko, co spotka. Terytorium występowania Afryka. W nomenklaturze nazewnictwa. Nie powiem ci dokładnie, co za gatunek, ale drugi człon nazwy to olbrzym albo byk. Pajączek chyba. Wyjebam, jak to jest znowu jakiś kurwa fake. A ty się zaciąłeś? Czekam. Powoli, ale tak pod skosem, 45 stopni w dół, jedziesz. 10 cm. Zaraz to dotkniesz, spokojnie. Czułem. Trzymaj. Jest samy rok, bardzo blisko. Okej, ale to dotknąłeś. Dotknąłeś? Kurwa, nie jest to żaden owad. Znaczy owad, kurwa, jakiś kurwa. Spider, kurwa. Ale nie boję się go. No to chwilę. I w dół, co to cię w dół. Nie w rogu, teraz jest tylko w środek w dół. Pod ręką trzymałem jest. Pod, no. Nie dociskaj go. Ale czego on się k***a tak rzuca? Jest to żaba byk, czyli żabia olbrzymia. To jest maluch. One rosną takie. Największe żaby na świecie, one potrafią nawet mysz zjeść. Ej, sensie... ale on po prostu podskakiwał, on mnie atakował. Tak. A widzisz, ten pierwszy jak dotknąłem, to poczułem, że to jest taka bardzo skórowata jakby ta struktura. Skórowata. Mnie tak dotknął, ale poczułem, że to on ten, no to mówię, on mi nic nie zrobi, nie? One nic nie zrobią, natomiast powiedziałem ci, one atakują wszystko, co jest. Dorosła zaczyna wydawać takie szczękanie, jak takie uderzanie szczękami. Przypomina to uderzenie młota pneumatycznego. I odgłos jest taki, tak głośny, że na sawannie do 80 km się roznosi. No dobra, nie stresujmy jej. Ale tutaj tak kurwa, wydaje mi się, że posturę taką męską teraz pokazałem. No Dawid. Teraz ty. Teraz ja. Ja myślę, że dla bandurki to... To może być ciekawe. Po prostu świeże pstrąg. To jest już kurwa ciekawe. To jest level wyżej, lecz dla mnie przynajmniej osobiście. Agresor? Tak. Jest to no, zwierzę, które poluje. I jest to zwierzę wodne. No tak, karpia mi przyniósł, chłopie. Wkładam rączki. Skoczy tu? Jak ja tu siądę? Pytamy zawsze widzowie, bo warto mieć jakąkolwiek tutaj w tym pisaniu. O, no on ci to powiedział. Nie chcemy, żeby to, co się stało temu zwierzęciu. Tak, żeby też... Musimy trochę głowę nastawić, bo to jest żywe zwierzę, a ja...
Ty bardzo wypychnąłeś. Znaczy na pewno nie chciałbym się spotkać z zębami tego czegoś, nie? To ci mówię od razu. I nie dociśnij tego w dół. No, ale robisz krzywdę. Z zębami za cholerę bym nie chciał. W dół rękę prawą. W dół. Ciekawe. Śliskie. Śliskie. Ja jej rękoma, nie strasz mnie debilna. O kurwa. No. Mięciutkie, mięciutkie, mięciutkie. Mhm. Uważaj. Debilu kurwa. Wąż. Nie, to jest wąż. A on mi człowieku mokrą skarpetę podłożył, znaczy mnie to na banana, nie? Tak. Nie ma taki, że ciężko mu będzie się odwrócić, więc to jest... A to nie mam kurwa pojęcia, to jest ze szczurka kurwa jakaś? Ale to nie drogi? Ja bym nie próbował. Ale wodą, wodą. Gdzie mu się to kurwa broni w tej głowie? No. Jak baba? Dobra, pytam to. Nie, zaraz, nie, zaraz. Dobra, więc ci r***ani jazdź kurwa. Czemu tak się dziwnie zachowuje? No dotknąłem to, jest to śliskie, czuję wodę. Wsadź ostatni raz. Poczekaj, bo... On jest, ja nie wiem, czy on gra, czy nie, nie, on jest straszny, nie? No kurwa, nie, nie, nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, biorę, biorę! Wziąć? Nie. Brać, brać! Dobra. Nie, nie. Kurwa, widzisz takie... Nie chcę tego. Jest to miękkie, śliskie, leży, rzuca się. Mogę sobie wymarzyć kształt? A nie stresujemy tego? Myślę, że w tym stanie raczej nie. No wali, a wali normalnie wodą. Dziewczyną z imprezy, nie? No, nie wiem. Że ciekawe masz porównania, myślałem, że chociaż po tuszoru się ogarniesz, że to ma chyba w stronę. Nie. O, żartujecie? Ruszał się. Ja to wyobrażałem sobie różne najdziwniejsze stworzenia. Wy dobra, nie rusza się z git. Dotykam, to jest śliskie, ale coś taki ogon z kością, agresywne leży w rogu. W każdej kwestii powiedziałem ci prawdę. No tyle, co ty mówić. Bo aleśny, straszny agresor, dlatego się to otworzy. On teraz już nie chce gryźć przez opakowanie. Dobra. Takie zwierzę czeka na włożenie do pudełka. To jest mocne. Ile dni nie będzie dzięki za Prime'a? Oj, oj, oj. Agresywne? Nie rób tak. Nie tak? No spróbuj. No, poczekaj. Daj palca. Nie troluję. Dobra, to ja wiem już jedno. Dzień dobry. Halo, kolejna kamera mnie łapie. Po tym wszystkim, co usłyszałem, mogę stwierdzić jasno, że wy... Poczekajcie, bo tutaj też pewien agresor, drapieżnik, próbuje się dostać. To my sobie oglądamy dalej. W pudełku znajduje się pająk bez wkładania rąk, ponieważ bandura tak kurwa zareagował i tak zaczął drzeć p***e, że wiem, że jest to pająk. Olej. Zajebałbym was, kurwa, zajebałbym was, przysięgam. Wkładasz rękę z kurwa po tobie, to się rzuca do teraz. On ma zęby jadowe? A równie dobrze pamiętaj, że może to być banan. Jest gotowy banan. Jak cię chwyci, postaraj się nie wyciągać rąk, bo go uszkodzisz. Więc musisz w tym momencie zdobyć cię na coś takiego, że w momencie, gdy cię ugryzie, zostaw ręce w środku. Nie chcemy, żeby uszkodził, żeby zwierzę zostało uszkodzone. Dobra, niech mi gryzie. Od razu ci powiem, że jest gotowy do ataku. Gdzie jest tu? Na środku, w sam środek. Nie ma jadu, ale bardzo gryzie. Słuchajcie, chcieliście na końcóweczkę największe hardkory, także to jest jeszcze średni hardkor od razu. Wsadź drugą. Kurwa, bo ty się jecie! Nie przyjadę już nigdy do ciebie. Ja też nie. Ci nie odpisuję na Instagramie od dzisiaj. Ej, ten odcinek jest chory. Ale mi szmaty zbudowałeś ci teraz tą łeb, mogliście się w ogóle nie odzywać. Nie jest to duże. Koło metra. Nie, za 80 cm. To jest kurwa wąż. Ej, dobra, ja się tego nie boję, kurwa, bo ja się mogę sobie napić. Zbudowaliście takie napięcie, że ja bym tam wsadził rękę, ale mózg mi się nie może przełamać. Kurwa! No ugryzie i zostanie, czy odskoczy? Różnie jest. Mogę przyłożyć tak rękę jakby o tak i on się rzuci na mnie? O tak, że przyłożę do tego. To jest mały człowiek! Ja nie jestem w żaden sposób zły, ani nic ten. Ja jestem bardziej zły na siebie i na swoją głowę. Bo ja chciał wsadzić tam rękę, ale mnie tak zryliście. I to, że ja powiedziałem w tym momencie, że czy jak ja przestawię rękę po prostu i zobaczyłem jakąś nie wiem, czy to była jakaś łapka, czy kurwie co. To wyskoczyło. To mi tak już poryło banie, że mi przez chwilę się aż świeczki w oczach pojawiły. Dam się ujebać przez to. Wystawię mu rękę, tylko muszę go widzieć. Czyli odpuszczasz to, nie na żadne. Jestem pisem. Zastanów się na pewno serio, bo w poprzednich miejscach była mat, typa i kaktus. No i miał być hardcore. To jest jedno z trzech. Kurwa, ten biega, pisze i k***a, ty się rzuca, to teraz zajeb***. Może to być dobra gra aktorska. To jest wąż. No on głową chodzi. Chce p***nąć. No to jest wąż. To jest wąż.
To jest wąż. To jest agresywne po prostu. Natomiast jest to ogromny agresor, bo jest to zwierzę, które od razu chce atakować. Może najlepiej z tej strony podejść, bo przez dziurkę wyciągając go możesz mu coś zrobić. No super wężyk. Jedna rzecz. Jak dajesz pensetę, nie ma ataku. Wiesz czemu? Penseta jest zimna. Wąż widzi termicznie, jak kamera termowizyjna. Twoja ręka jest czerwona w jego oczach. Nie daj się ugryźć. Nie chcę ręki tylko zabrać. To mu nic nie zrobić. Ja się dam ugryźć, tylko nie chcę mu zrobić krzywdy. Ty jesteś o***ny? Ja stałem, człowiek się patrzył na niego 30 sekund i mówię, nie zabiorę ręki. Bo widziałeś, ile ja czekałem? Ja trzymałem i zbliżałem rękę. A on tylko klepnął, a ja mówię... To jest moje p***nie. Chcesz? No, nie gryzie. Ten boks, to by o tak z nim kur... poleciał za przeproszenie. Ale pokaż, masz gdzieś ślad? No. Ja mam, widzowie, to będzie zablurowane, ale Kamil potwierdzi, bo to kryf można na YouTubie. Ukąsił mnie. Skurczy się. A w nosek? Cieszę się, że się zgodziłem, żeby to nie było w boksie, bo naprawdę zrobiłbym mu krzywdę. Tu mi przystawił szczękę i mnie ugryzł i odciągnąłem rękę, a przysięgam wam, by karton krzywdę. Tu mi przystawił szczękę. Widać to, kurwa, te kropki. Imię ugryzł i odciągnąłem rękę, a przysięgam wam, by karton poleciał, a nie chcemy tutaj stresować go w żaden sposób, ani żeby on ucierpiał. Dla niego takie ukąszenie nic mu nie robi. Chcę wam tu jeszcze powiedzieć, że najgłupsza rzecz, którą robią ludzie, jak biorą na przykład węże na pokazy czy coś i nie wiem, buźkę dają, czy dmuchają. Tutaj generalnie jest miejsce, gdzie macie, no jakby najcieplejsze miejsce, stąd para wychodzi, nie? Usta są mega ciepłe. Tutaj są wszystkie receptory u człowieka. No i to jest miejsce, które jak jest najgorętsze. To jest idealne miejsce na niego, żeby dziabnąć, nie? Aha. Jak podchodzą ludzie, dają buziaki, coś. Tu zachęta do tego, żeby wąż rypał. Karton by był wbity w ścianę. Trzymam go i go zabieram. Nie chcemy nikomu zrobić krzywdy, ale zbudowaliście historię i to dwa razy wyskoczeniem głową z dziury mi już się odechciało. Mi się, ja siedziałem przez chwilę i miałem łzy w oczach i... jest to, że nie wiesz, kiedy to zaatakuje, nie? No. Siemka? Siema. No jak? Podnosimy stresik? No. Idziemy w górę? Dobra. Nandu Chromatos. Nie! A ja mogę zobaczyć. Myślałem, że większy hardcore, szczerze. Mówisz? No. Najgorsze jest to, jak zachęcić do wyjścia z pudełka. Nie, to jest light. Wydaje mi się, że... A to jest ostatni, Kamil. Dla niego. To na pewno to będzie git? No jeszcze ja mam, wiem. Ale ty masz takie... Pod ciebie to jest chyba light. Jak to się otwiera, żeby mu to wrazić? Ej, dobra, weź. Ja od razu zrobimy instrukcję na naszych widzach. Pompka do odsysania jadu, moi drodzy. Kiedyś były bardzo drogie, teraz tanie, trzeba wyjąć coś takiego. Wziąć odpowiednią nasadkę, którą będzie można przyłożyć do rany, a następnie odciągamy i w momencie, gdy zrobimy tak, dociśniemy, no to zaczyna wysysać jad. Ale możemy ją troszkę napompować. Czyli to jest jadowite. No dobra, no kurwa, już rzeczywiście. Że... Używałeś kiedyś pompki? Nie. Do roweru. Gdzie to jest? Bardziej w tamtą stronę. To i... O mi wyje... Bo chciałem się idę z... Tu nie jestem pewny. Tu nie jestem pewny. Będę cię mógł nakierowywać. Bandura dostał mysz? Nie, to jest jadowita. Tak. Masz jakiś atak? Mysz, rybę i pająka. Nie ma opcji nawet, no wiecie, pierdolę. Niektórzy to kochają, niektórzy nienawidzą. Ja na przykład, no ja nie darzę tego sympatią ze względu na agresję, którą to człowieka po prostu pała. Takie stworzenie, którego nikt w domu by nie chciał mieć. Pompuj, wypompuj, ty. Dalej, bo nam kurwa kart i baterii brak. No kurwa. Daleko? 8 cm, 10, 15 teraz. Wy jesteście rozpani, nie ma kurwa. Nie, mam wrzucie tego kurwa, nie dotkło. Jest dokładnie w rogu, dokładnie całkowicie w rogu. Ja pierdolę, człowieku, to się nie da. Testuję, czy działa. Dobra, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Sigma. Dobra, Sigma, dawaj. Generalnie tak, jest to stworzenie, które jest powolne, kiedy trzeba. Jest szybki, kiedy trzeba. Ugryzieni porównują ugryzienie tak, jakby ktoś ci gwoździe w kozie wbijał. To go kurwa zachęcił. Pomógł szwagier. To jest pająk, je. Zrób jeszcze na Sigma, to może ci pomoże. Z 5 cm. Byłeś z 2 cm. Dobra. Byłeś blisko. Zasłuchaj się. Żółw, kur... Bardziej wrócić. Bardziej w stronę rogu tego. W rogu, tego. Tutaj. Jakby na, bardziej jakby na w tą stronę. Dokładnie. Dotknąłeś.
Powiedz. Ja. Dobra, tu jest? Tak. Będzie sama czy nie? Musisz brać powoli i patrzeć. Przesuwa się w ruch, więc możesz iść za rogiem. Nie. O kurwa. Twarde to jest, to nie jest pająk. To jest kurwa twarde. Pierd. Teraz jest na ścianie. To nie jest skorpion? Dobra, tu to jest? Tu? Tu? Tak, tak, tu. Dokładnie. Biorę to na rękę. Tak, bierzesz. To jest z tym gwoździem, to przebijałeś, kurwa. Kurwa, przypomniał sobie, kurwa. Powiedział, że to przebija jak guź. No tak, ale kurwa, no mówił 20 minut temu. Z czego kurwa się śmiejesz? Tam nie ma chuj, jak to wziął, no kurwa. Dobra, biorę to. Ma dwubiegunówkę. A jak odwrócimy, ty weźmiesz? Tak. Tak? Na 100%. No, no to podejdź tutaj, żeby to kamery widziały. Ja to muszę wziąć, kurwa. Ładnie zajdę the box, kurwa. Mega edition. To wypadła nam kamera jedna. Bo kurwa, myśleliśmy, że będziemy to kręcić godzinę, a siedzimy 3 godziny. Kładę rękę. Połóż. No i zszedł ci. Jaka dziewczynka, panie! Daj teraz rękę. Daj teraz rękę, to będzie idealnie. Daj teraz rękę, serio? I tak mi. I my idealnie tak. Masz tak. Tyle. Wyjmij go! Trzymaj! Proszę cię, popatrz się! Proszę cię, proszę cię! Ja idę na fajeczkę. Kamil, 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 błagam cię! Kamil, błagam cię! Proszę, wyjmij go! Ja pier... Nienawidzę, kurwa, tego nienawidzę. Ja pierdolę. Ale homofobia. Straszne to jest, kurwa, brzuch, bo ja polubię, czemu? Ja bo ja mam tak. Ja po czymś takim to bym chyba się zesrała ze strachu, nie? Poryczałabym się, kurwa, ja płakałam, mdlała tam na zmianę, nie? Tak, boję się pająków, nie? Bandura w sumie może przejść, bo Gino też na początku podglądał. Idziemy. Na końcóweczkę coś takiego, nie? No dobra, czyścimy mi kolejnego agresora? Tak, i to jest potrzebne. Ale on się rzuca? Jest jadolny. Ej, dobra, ale czemu on w jego stronę jest od razu zwrócony? Widzowie, ja wam ogólnie powiem, że jestem przebodźcowany, ja padnę do wyraz spać, nie? Dobra, ale on jest spokojny, czy się rzuca jak wąż? Nie, spokojny. W bojowej postawie na ciebie. Generalnie łacińska nazwa Heteromectrus cyaneus. Jedno najważniejsze, czy to jest spokojne teraz? Czy stoi w miejscu? Tak, stoi w miejscu. Czy próba wsadzenia w ręki będzie wiązała się z ewentualną próbą wpierdolenia się od razu nią? Raczej czy nie. Czy jak będę podkładał rękę pod spodem, czy on to może mi wejść na rękę? Może. Może. Idzie w tą stronę. Ja pierdolę! To nie wchodzi, kurwa. No bo stoi w bojowej postawie teraz do ciebie. No tutaj jest, jak będzie. Ej, Emet, bo trochę się nie mieścimy. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy przy mrówkach pociskowych? Czy to było alternatywą? Dobra, wiem, że tutaj jest. Skolopendra. Kulendra. No to teraz patrz. Kurwa, szmato ty! Nie, to nie jest skolopendra. To jest też na sko. I czuję, że ma taki k***a z tyłu, tak... Ej, Emet, posuń się trochę. Tak siedzi i tak... Jak to żyje? Co mają? Słuch? Czy one słyszą na przykład? Pająki, skorupiaki, tego typu zwierzęki mają po prostu, odbierają po wibracjach, wiesz? Czuję go. Delikatnie. Ej, zamknij się, Kamil. Gdzie on jest? Dokładnie. Czuję. Ale inne jest wrażenie zupełnie. Ugryz? No, zacisnął? Szyb zacisnął. Ale nie, tu bym był w stanie... Kolej zjadł, uważaj teraz. Tu byłbym w stanie zatrzymać rękę w boksie, a tutaj jak miałem tego kurwa tego i on mnie chapsnął, gdzie ja widziałem, że on mnie ten, to od razu uciekłem. Tu jakby... Łazi sobie. Łapie mnie. On będzie zawsze łapał, dopóki się go nie przygniecie, raczej tak. No dałeś się kurwalić szybcami. Jak on się nazywa? Teraz mam skolopendrę cały czas, bo skorpion. Skorpion, czuję go. Mniej więcej to. Fajny ziomek. Ale no p***ą mnie dwa razy szczypcami. Co ty się k***a? Tego typu zwierzę zawsze daje ostrzeżenie, czyli na początku szczypcami, jeżeli byś go przygniótł, poczuł zagrożenie życia, wtedy użyje jadu. Ale tak wam kiedyś już mówiłem, żabki używają jad. Poza tym tego typu skorpion, no jakby was pszczoła ugryzła, nie? Jestem pod wrażeniem, jak końcówkę żeście dobrze znieśli. Ja byłem przebodźcowany. Nie, najgorsze... Jak jeszcze to jest zwierzę, które, na które się patrzy i wygląda groźnie, ale ono jest spokojne, to jest git, ale jak widzisz, że tam coś ci się kurwa rzuca... I najgorsze, że nie widzisz tego, nie wiesz gdzie to jest, nie wiesz kiedy się spodziewać, nie? Jak ty najbardziej kaktusa się boję. A ty pstrąga.
A ja mamy jeszcze człowieku ukochanej japońskiej. Dobra, słuchajcie, no. Ale tak. Był to mocny odcinek. Na pewno ostatni z Kamilem. Zajebisty odcinek. Mi się podobało. Śmieszne było. Ale tak, ja też poczułam ulgę, to prawda. Poczułam ulgę, że się skończyło. W sensie, poczułam takie uff, że już nic ich nie upierdoli. Brakuje mi bliskich, Boże, daj mi dzisiaj powód. Mały spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka. Chcę dziś wrócić już do domu i nie myśleć o tym wszystkim. Te problemy męczą znowu ciągle. Brakuje mi bliskich, Boże, daj mi dzisiaj powód. Mały spoglądam do lustra i widzę chłopaka, w jego duszy pustka.